Siada z przodu czy z tyłu? Wszystko jedno. Mogę z wami jechać, Jarek? Jadaj. Sorry, tak długo, ale muszę się zastanawiać. Idziemy? Idziemy po urobę. Ty od tej strony patrzysz, nie od tej, a od tej. Master. Cała kiska czy... FTG. Nie, od fajki. Wichtig und... angenehmen. Angenehm. O, kreśnik. Angenehm to jest przyjemne. Kurczę. Śmietnik ładny trafił. Połącha? Kurczę, jak go na mierzył? Nie, nie wiem. Taki talerz jeszcze nie mieliśmy, zobaczcie. O kurka. A zobaczcie, że były do tego filiżanki, ale były złote gapy. Widzicie? Jedno skrzydełko, a to jest drugie skrzydełko od innej filiżanki. Albo tej samej. I to jest no to jeszcze się okaże, że to właśnie z kasyna czy z czegoś to jest. DR, bo tu jest D, bo nie wiedziałem co tu jest. DR Deutsche Reich. No jakieś papiery, zobacz. Ty nie mogłeś przeczytać, nie umiesz po niemiecku? Tak. No marka się zaniesie, będzie ci to. Gdzie? Tu masz. A co tam jest w środku to zielone? Co to jest? Linka. Linka. Zawinięta w gazecie linka pewnie, co? Miedziana, bo to zielona. To nie jest gazeta, to są jakieś dokumenty. Tych dokumentów patrz, to jest cała sterka tego. Daj Igorowi, Igor po niemiecku czyta. No. Masz Igor, czytaj. Ulala. Deutsche aus dem... O, der Führer. Jest napisane. Pantenmer... Merfot und... To była książka jakaś, wiesz? Musterhafter, Siegerfert. Nie wiadomo o co im chodziło. Ale Der Führer to jest napisane. Tak. O, zobacz to co jest. Jakiś rysunek. Widzisz? Albo nie, nie. Aha, jest coś. Co to jest? Nie wiem. Mówiłem sobie. Co to jest? To nie. Można było porozkładać, wiesz? To a, też dokumenty. Dobra, co jest? Wasser coś tam. Wasser to jest woda. No, to jest Führer. Czarna woda. Dobra, fajne butelki są. Bo są z... No zobacz. Z tym. Bo cała. Nie, nie jest cała. A ta cała jest napisem, tak. Nie? No. Super. Königsberg czy... Zobacz. Ta jest też fajna. Kronz, czy... O. Löwenbräu. München. Ten. I mam całą szklaneczkę. No. Wow. To jest... Kasyno, kantyna? Nie, no to jest ten. To wieczko było takie płytkie, płaskie. To jest jak na jakiś krem czy na coś, wiesz? Wiesz? Nie, finalnie nie wiesz. Zweryfikowałem odcinek pod tytułem Jägermeister i tam finalnie my na materiale nie doszliśmy do tego, od czego był ten pojemnik. Dlatego bardzo proszę was, widzowie, wiem, że jesteście niezawodni. Prędzej czy później zawsze znajdujecie odpowiedź na moje pytania, ale też nie chcę nadużywać waszej dobroci. Natomiast tym razem, po kilku latach, musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Od czego jest ten pojemnik? Bardzo proszę was o wsparcie i żebyście dali znać, czy to w mailu, czy to w komentarzach, bo będzie to dla mnie cenna informacja. Patrz, całą tego, co my tu znaleźliśmy, jak to się nazywa? Ten mitropa. Odpowiedź na to, od czego jest to, jest w odcinku Jägermeister. Bo w końcu chłopacy wyjęli, chomik wyjął świętej pamięci to wieczko, gdzie było napisane, od czego to było. Myśleliśmy, że to jest kantenówka, a to w ogóle wiesz. Tu gdzieś ktoś na do wód pojechał. Patrz, tej mitropy to była cała zestawa. Bo cała zestawa, kubki, no. Ale pierwszy raz w ogóle trafiamy mitropę. No. Założone w 1916 roku. Już sprawdziłem. Ten talerzyk to jak Bastian wtedy znalazł, no, pamiętasz? Tak. A i Piotrek, tutaj mam tą flaszkę, co tutaj była złamana, ten plastik, co ci wysłałem zdjęcie. Gdzie to jest? Jest, no.
dwie głowy takie jakby te. No i tutaj w sumie nic takiego już fajnego nie ma. A ta jak ładnie przetrwała próbę czasu. To jest buteleczek, To nie wiem, kto jest. To może Jarek będzie wiedział. Czy to jest coś od samochodu, czy... A nie, to nie. Jarek. Nasadka świecy zapłonowej może być. Tak? No. Fajka, no. Fajka, no tu znam z napisem. A to drugie? To nie wiem, co to jest. To już raczej... Od włącznika jakiegoś. Klik może. Patent. Gdzie jest ten? Taki było... O, nie wiem, czy to nie było jakieś do przepustek albo do czegoś. Bo na mapie... Aha, faktycznie. Albo, widzisz? Bo na mapie trochę za małe. To nic, trzeba te całe rzeczy... A, weź to powąchaj, to jest paliwo. To jest ropa? No, coś takiego. Zakorkowane. Ty! Ja? Benzyna. Nie, to nie jest benzyna. Ale to może być taka, wiesz, nafta jakaś. Czy no, to jest nafta. Nafta albo ropa. 100% nafta, nie? Albo ropa. Kurczę. Zobacz, jak się ładnie woda oddziela na dole. Po mojemu to benzyna. Można? Nie, no. Nie, benzyna jest ostrzejsza. To będzie tego. To może być nafta. To co, po kielichu? No. Jeszcze zaczynasz. Masz, masz kieliszek, możesz to wziąć. Zrobię fotę, to prawda, to nie jest mój fan, ale... Wziąłbym, ale z jednego nie wyciągnąć z tych nieźle. Nie, no są trzy, tylko po prostu. Jeden cały. Znaczy jeden cały, nie ma utrącone. Słuchajcie. No, bo to jest lusterkowiec, nie? A teraz wiesz, bez lusterkowca są trendy. No i zauważcie, wydawałoby się, że jest to bardzo banalne znalezisko, takie jak ich wiele na Wilczym Szańcu, ale nie. I te osoby, które oglądają filmy z Wilczego Szańca i przerabiały niejeden śmietnik razem z nami, przed telewizorami bądź na żywo, wiedzą o tym, że mitropa jednak zmusza nas do myślenia. Tym bardziej, że pojawia się gapka, która jest w kolorze złotym. To nie mogło być na standardowym wyposażeniu, więc zaczęliśmy obstawiać kasyno? Być może, ale czym jest ta mitropa? No i właśnie, nie trzeba wiele szukać, dlatego specjalnie w poprzednim odcinku zarzuciłem Wam taki haczyk. Haczyk, na którym pokazuję, mówię, że jest mocne znalezisko Michała i pokazuję nazwę mitropa. A nam chodziło o informacje. O informacje, o to, żeby te osoby bardziej zaangażowane, co zresztą zrobiły, przetrzepały internet, poszukiwanie informacji, czym jest mitropa. No i dla tych, którzy nie szukali bądź trafili na kanał pierwszy raz, serdecznie zapraszam do subskrypcji, bo ten temat będzie mieć swoją kontynuację. Pozwolę sobie przeczytać po prostu z Wikipedii parę takich informacji o przedwojennej mitropie i drugowojennej mitropie. Powojennej nie będziemy omawiać, bo fuzje, jakie przechodziła, nas nie interesują. Ważne jest to, że firma jest bardzo, bardzo mocno zakorzeniona historycznie, ponieważ funkcjonowała, z tego co pamiętam, od 1916 roku do 2006 roku, czyli 90 lat, dobrze liczę, no to jest kawał czasu. I to, że firma ta tak naprawdę przetrwała ten burzliwy okres, no jest niesamowite. Pod koniec 1926 roku przedsiębiorstwo posiadało 565 wagonów sypialnych i restauracyjnych. Logo firmy powstało w 1928 roku. Mitropa już od początku swojej działalności nie ograniczała się do pociągów w trzech krajach. Założycielach spółki. Jej wagony jeździły również do Holandii, ponadto przejęła dwa pociągi szwajcarskie. Obsługiwała także luksusowe pociągi, tutaj jakiś Scandinavian, Schweiz Express i London Berlin Express. Nie ograniczała się jedynie do kolei. W 1928 roku przejęła catering w nowo powstałej firmie lotniczej Lufthansa. Zobaczcie, same powiązania, to są grube ryby.
a także na promach między Sasnic i Trelleborgiem i na parowcach na Dunaju. Druga wojna światowa. W 1939 roku Mitropa obsługiwała dziennie 298 wagonów restauracyjnych, 244 wagony sypialne. Druga wojna światowa spowodowała, że współudziałowiec Wagon Lidz zerwał wszystkie kontrakty. Mitropa obsługiwała pociągi do krajów okupowanych. To jest też istotne, słuchajcie, oni poszli po prostu na grubo, stwierdzili, że albo grubo, albo wcale, albo nie mieli wyjścia. W 1949 roku utworzono pierwszą restaurację dworcową w Halle, od 1951 roku spółka obsługiwała promy bałtyckie. W roku 1954 doszło do porozumienia DSG i Mitropy w sprawie obsługi ruchu między obydwoma państwami niemieckimi. Słuchajcie, to jest konkret, to jest konkret, to jest grube trafienie informacyjne, to jest bardzo grube trafienie informacyjne. Niestety rozłączyło mi neta, ale pokażę Wam. Zobaczcie, będziemy dążyć do tego, żeby odtworzyć taką zastawę, bez odbicia światła, żeby było tak najlepiej jakoś. O, będziemy dążyć do tego, żeby odtworzyć taką zastawę, ponieważ taką bądź podobną, ponieważ znajdujemy bardzo dużo elementów, które pozwalają się składać w całość. I to nie wszystko. U nas wyobraźnia działa na szerszą skalę. Co się musiało wydarzyć, że powstały tak duże śmietniki wyposażenia tych wagonów? Czy to jest wynik działań powojennych? Czy to jest wynik działań Armii Czerwonej, która została jakieś wagony gdzieś na bocznicy? Być może, a może wątpliwe, a może znajdował się blisko obiekt, który miał na miejscu pełne wyposażenie, takie serwisowe, wiecie, pakiety serwisowe Mitropy i my się do tego miejsca zbliżamy. Dlaczego w tym śmietniku trafiła się złota gapa? To nie jest standard. Nie zdradzimy miejsca, w którym poszukujemy aktualnie z wiadomych względów. Cały czas tam chłopacy od nas działają. Czy to w tygodniu, czy to w weekend, ktoś z doskoku tam od nas podjeżdża, grupy 2-3-osobowe i weryfikują kolejne metry. Słuchajcie, jest naprawdę ciekawie. Osoby, które wyłącznie napawają się widokami wyciąganych czołgów, czy dużych składowisk broni, tutaj pożywki w tym odcinku nie będą mieć. Natomiast osoby, które bardzo lubią tą dużą dawkę informacyjną i lubią szperać w temacie, zapraszamy Was do aktywnego uczestnictwa w tych odcinkach, ponieważ my cały czas pracujemy nad tym, co ta Mitropa miała na swoim wyposażeniu, więc jeżeli coś fajnego znajdziecie, poza białą jakąś tam porcelanką, od razu podrzucajcie. Wychodzą grube rzeczy, nawet kufle od piwa. Także mamy szansę na to, żeby w Wilczym Szańcu powstała osobna ekspozycja związana z Mitropą. No my dołożymy wszelkich starań, żeby wykonać tą brudną robotę i żeby te rzeczy odessać z ziemi, bo jest ich naprawdę wiele. A nie wiemy, czy ta jedna złota gapa nie jest tak naprawdę początkiem jakiejś grubszej zestawy. Klarowania dziur. Na drąga. Na drąga. O! Dawaj tu. Słychać, panie. Dobrze. To chyba ci mało będzie. No na pewno. To spróbuj teraz ty. Mamy coś dłuższego tutaj, panowie, na widoku? Tam chyba jest. Długa taka, aż za ten wystaje. Aha. Ciekawe, ile mi brakuje. No, na pewno sporo. Ty, tam jest taka długa, tą ścianę podpiera. No, ale to jest gruba. Jest, poszło. Poszło! Ale idzie. Po tylu lata. Po tylu lata. Patek idzie ten chłop, kurczę. Ciurle dalej. No kurczę. Teraz to gadłem.
dawaj. Marek. Ale już nie daje. Ja pierdzielę, ale teraz to można tam pociągnąć. Patrz jak tam spływa zawsze, nie? No zobacz, tutaj ciastek do posadzki wyczyścił. Obok rurę, dziurę. Normalnie cegły widać. Dopiero teraz na kamerze zobaczyłem, jak mi rozjaśnił obraz, bo tak gołym okiem nie widać. To Jarek byś musiał zaświecić. Ty, już się wyrównuje poziom. Zobacz. Aha. I tu zobacz, nie ma nic. A jest tu chyba. Tutaj zobacz, Piotrek. No. Ale cały czas leci. Leci elegancko, Jurek. Ale jeszcze jest dużo muł. Druże. Ale już się poziomy wyrównują. Tego drąga, jakbyś tak się postarał, to on tutaj jeszcze wyjdzie. Tak? Tak. Tak. No, żeby ci się nie zachodzi. Nie. Siedzi. No i patrz. Niezła brzuska. I teraz zobacz, tutaj odpompowujesz wodę. Tak. I tu będzie suchutko za jakiś czas, nie? To się pompujemy, czy pompujemy. Tak? No pewnie. Ale... Po co? Po co? Ale po co to pompować? No ale po co pompujemy? Bo tam skarby są. Gdzie? Żeby się do nich dostać, nie możemy mieć błotka. A, to pompujemy. 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 A, do tego. Ty, ale zapowiadali suche lato, może to odparuje. Tak, tam na pewno. Kurczę. No, kocham. Ale żeś narobił, Jurek. Tak czysto miałeś. Ale już teraz wolę tą robotę niż wiesz, niż w tym bocie. Nie, no teraz to tam prawie sama woda troszkę tam będzie tego bułku. Nie, nie. Ile tam jest jeszcze do tego? Ale mówisz do czego? Do rury? Czy do dna. Do dna? Tu? Ale nie dalej. Do kosty, tylko tu 10 będzie. No, Deusa, kalosze, jazdo, tak. No. Co ty? Co nie? A nie, bo to jest wszystko zbrojone. Chyba, że na tym. Co ty? Tutaj, po co ci to? I dopiero wtedy ewentualnie... Daj sobie spokój. Po co, daj spokój. Po co szukać dziury w całym? Ale wiesz, jak zardzewiałeś, tak. Zależy, który to jest. Jurek się napracował. To trzeba przyznać. Zawsze kuźwa jakiegoś jelenia znajdziecie do roboty. Jurek się napracował, Michał się napracował, autor pękniętych pleców, proszę bardzo. Kajzerka to do niego. I tak, no właśnie, jak widzieliście, kolejny etap prac tutaj przy basenie. Ten etap prac to nie jest ostatni etap, no. Żeby był jakiś sukces, to trzeba się troszeczkę tutaj napracować i rozbijać to na pewne etapy. Teraz był etap spuszczania wody, jak widzieliście, no poszło to konkretnie, także przed momentem odpompowaliśmy wodę ze studni. No i to, co tutaj pozostało, co widzicie, co tam sobie pływa ta woda, ona sobie będzie przez najbliższe dni dalej tutaj się odsączać z tego bagniska, no by finalnie nam po prostu umożliwić wybieranie tego materiału, kontynuację wyrzucania go na brzeg i sprawdzanie detektorami.
Czy to przyniesie jakiś efekt? Czy będzie jakaś super nagroda z tego tytułu? Nie. My mieliśmy teraz świetną zabawę, jak zobaczyliśmy, że uruchomiliśmy system basenowy w zasadzie, nie? Który został stworzony do takiej pracy, jaką przed chwilą ten basen wykonał. No. Kilka ty wytłumaczyłeś, dlaczego to wszystko robi. Tak, dokładnie. Ja coś dokładnie wytłumaczyłeś, dlaczego to wszystko robimy. Potem poszedłem do Wisona. I nawet nie wiem, bo w Szyszunie są. W Szyszunie. A telefon był takiej wielkości, powiedzmy, jak to, nie? A to, tak jak mówisz, nie inaczej. No dać mu łopaty, będą kopać. Bo mogliby. Oho. No. Witajcie, drodzy widzowie, witajcie, dobrzy ludzie. Cześć. Dobry, Radek. Cześć, młody człowieku. O losie! Jeszcze był niesprawdzony! Ale numer! Bardzo fajny moment, drodzy widzowie, ponieważ jak widzicie, to jest właśnie jeden z widzów kanału, to jest drugi z widzów kanału. Osoby, które zdecydowały się wesprzeć Fundację Latebra sprzętowo, żebyśmy mogli sobie lepiej radzić w terenie, żebyśmy mogli zasilić chociażby oświetlenie, czy jakąś wiertarkę udarową, z czym był zawsze problem. I oto z tego co widzę, przyjechał do nas, uwaga, werble, agregat. Rzecz niebywała. Wszyscy stanęli w koło, patrzą. Jak to? Nie wiadomo co. Nikt noża nie ma, żeby opaski obciąć. Już lecę po nóż. Ktoś ma tu na miejscu nóż? Pachnie świeżynką. Znaczy? Tu jest karton. Pewnie z kablami. Kabel trzeba jeszcze na listę, na kulach. Elegancki, kurczę. Oj. Tutaj jest Piotruś, jest z tej strony ściana czołowa. A tutaj tylko jest tak. Jeszcze raz ogromne dzięki w imieniu swoim, jak i fundacji za tak konkretny prezent, który pomoże nam w tak wielu akcjach, z którymi nie mogliśmy ruszyć ze względu na brak dostępu do energii i do światła. To, co się wydarzyło w ostatnim roku oraz w tym roku, pozwoli nam naprawdę na realizowanie naszych poszukiwań na wyższym poziomie. Kamera termowizyjna, agregat, oświetlenie, jest tego masa, dalmierz, o wszystkim pamiętamy, z wszystkiego korzystamy wtedy, kiedy trzeba. Te rzeczy po prostu będą wykorzystywane konkretnie pod wybrane akcje. Jeszcze raz wielkie dzięki, no i ciekawy komunikat, ponieważ pierwszy raz w historii przyjęliśmy członka honorowego, którym jest ten oto młody człowiek, którego przed momentem widzieliście na filmie. Żeby twarz nie było. To niestety naświetlony. Oj, kielonek, proszę. Dwa. Pokaż? Weź pokaż. Bo były tamte, to są chyba, nie wiem, 25? Nie, bo tamte nie, były większe. No, mocno patrz w ramię. Też tak myślę. Dobra. Tak jak żonę. To super. A w drugim ręku ten, do kawy jeszcze.
Tak. Michał, to ty tak długo czekałeś, żeby tą fajkę spalić, aż pelniczkę wykopić, tak? Tak, teraz dzisiaj zacząłem palić właśnie. Dzisiaj dopiero. I tu pojawia się kolejna ciekawostka, ponieważ prawdopodobnie popielniczka, z której przed momentem korzystał Michał, ta cała popielniczka niestłuczona pochodzi z pociągu Ameryka. No właśnie, to chciałem zaproponować. No i wyciągaj. No, tak, no to ciężko, co ty myślałeś, w tamtą stronę. O, ekstra. Może coś znajdę. No, może coś ci tam wyskoczy. Cała, panie. I takie coś. No, masz trafienie. Ale powiem ci, że to jest mega. No to pierwsze trafienie. No jasne, jasne. Przeszedłeś i to z świetnym wynikiem. Szykuj się na najbliższe akcje, a ja tymczasem zapraszam Was na krótką prezentację nowego Rutusa Versa, który niebawem pojawi się w sklepie undergroundpassion.pl.